treningi początkowo były bardzo ciężkie. W ogóle zaczęłam pierwszy trening od kontuzji, omal nie straciłam zębów. Później na kolejnym skręciłam kostkę, ale dawałam radę. Najbardziej w trakcie ćwiczeń podoba mi się to, że nikt tutaj nas, powiedzmy, nie neguje tego, co robimy, nikt nas nie wytyka palcami, każdy każdego wspiera. My tutaj z dziewczynami staramy się razem też chodzić na treningi, zatem też się wspieramy. Osoby, do których dołączyłyśmy, też nam bardzo kibicują, trenerzy nie dają żadnej taryfy ulgowej, także jest fajnie. Dieta rygorystyczna, ćwiczenia, także było ciężko, ale mówię, z treningu na trening jest coraz lepiej. Efekty są. Minimum tygodniowo to było założenie od pół kilograma do kilograma, jest między 800 gram a kilogram, zatem schudłam już 5 kilo. W biodrach muszę się pochwalić, minus 6 cm, uda minus 5 cm, w talii minus 10 cm, więc bardzo fajne, bardzo zadowalające efekty i myślę, że mam nadzieję, że się podwoją. Trenerzy są bardzo w porządku, muszę powiedzieć, nasi, grupa też jest fajna, także dajemy radę i oby tak dalej. Efekty już widać, u mnie to jest około 7 kg. Efekty są w sumie fajne, ponieważ do zeszłego tygodnia schudłam 8 kg, teraz tak myślę około 10 powinno być. Czy to jest w sumie rewelacja dla mnie, ponieważ bez treningów nie dałabym rady. Tak, chciałam 10 kg schudnąć, myślę, że tak te 10 kg w czwartek będę się ważyła, myślę, że osiągnęłam ten sukces już. Na początku było bardzo ciężko, ale z treningu na trening, jeżeli chodzi o moją osobę, to no, daję radę. Dzisiaj przydarzył mi się mały wypadek z palcem, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Nie dałam rady, noga mi się posunęła i po prostu uderzyłam ustami o róg skrzyni, krew zaczęła mi się lać, mam rozcięte, są teraz jeszcze usta. Może jest po prostu, chciałam wszystko zrobić za szybko, może za bardzo tak podeszłam tak honorowo, więc można było tego uniknąć, to może moja głupota. Rodzina wspiera, aczkolwiek mąż trochę narzeka, że musi za dużo siedzieć z dziećmi, ale myślę, że później jak zobaczy już takie konkretne efekty, będzie zadowolony, będzie mógł się pochwalić, że ma tak fajną żonę i że wytrwałam, bo ja niestety nie jestem osobą wytrwałą, ale myślę, że dzięki temu zobaczy, że warto. No i oczywiście po zakończeniu programu będę kontynuowała też. Reakcji rodziny, śmieją się ze mnie. Mieszkańcy też, ponieważ też jeszcze zaczęłam biegać. Oprócz tego jeszcze biegam codziennie, także każdy jest szokowany, ale też widać efekty i też każdy jest taki zdziwiony i w sumie tak podziwia mnie, że fajnie wyglądam. Fajne jest to, że akurat wchodzę w rzeczy, w które już nie wchodziłam, w rozmiary, o których tak nie marzyłam. Także to jest fajne, bo widać, że schudłam i to jeszcze nie koniec.